13 lipca okazał się pechowy dla 24-letniej jawożnianki, która poruszała się ulicą Świętego Wojciecha w stronę Warpia. Na łuku drogi nie dostosowała prędkości do panujących warunków atmosferycznych, przez co uderzyła w bariery energochłonne i w znak drogowy. Auto po zderzeniu wpadło do przydrożnego rowu. Na szczęście kierującej pojazdem nic się nie stało, a w zdarzeniu nie brały udziału inne osoby. Jawożnianka została ukarana mandatem karnym w wysokości 250 zł. Straty w postaci zniszczonej infrastruktury drogowej zostaną pokryte z polisy ubezpieczeniowej OC kierowcy.